Cześć kochani, witam w nowym vlogu. Dziś garść jesiennych inspiracji z marką Celbes. Udowodnimy, że można być modnym w każdym rozmiarze. Dziś będzie specjalny gość, zaraz się przekonacie kto to. I od razu na początek chciałabym poprosić o łapki w górę i subskrypcję mojego kanału. Niejednokrotnie otrzymuję od Was wiadomości, że w czymś świetnie wyglądam, że tak naprawdę cokolwiek założę, wyglądam świetnie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ja mam 1,75 m wzrostu, czyli jestem wysoka i jestem taką typową M-ką, czyli jestem dość proporcjonalna, nie mam dużej pupy, nie mam dużych piersi, wszystko to jest takie w miarę proporcjonalne, dlatego większość tych ubrań leży na mnie dobrze. Ale dziś udowodnimy, że można wyglądać świetnie także w rozmiarze 42-44, wyglądać modnie, ale też się czuć wygodnie, bo ja kocham wygodną modę. Udowodnimy to dzisiaj z kim? Z kimś wyjątkowym i z kimś bardzo dla mnie ważnym, a mianowicie z moją Karoliną, fotografką, której będzie to wielki debiut, bo jeszcze po tej stronie kamery nie stała. Także co? Zapraszamy Karolinę! Ta-da! Cześć! Jest i Karolina. Na początek tuniki, czarno-białe tuniki, uszyte w 100% z wiskozy, więc bardzo miękkie. Cudownie w nich można się czuć w domu, jest wygodnie, nic nie uwiera, jest miękko, ale można zestawić właśnie jak? Ja zestawiłam z kurtką ramoneską, z czernymi kryjącymi rajstopami i z czernymi bodkami. I tak już można lecieć do miasta na spotkanie, odebrać dziecko z przedszkola, to może bardziej ja, bo ja zestawiłam z kurtką jeansową, po prostu przewiązałam w pasie, z białymi, zwykłymi spodniami i sportowymi butami. I jak widzicie, ta tunika w stroju takim bardziej na luzie, w stroju sportowym świetnie się prezentuje, ale my z Karoliną mamy jeszcze pomysł, jak zestawić tę tunikę w bardziej takim eleganckim wydaniu i teraz Wam pokażemy. I druga wersja tej samej tuniki, ale w bardziej takim kobiecym, seksim wydaniu. Karola, jak ją zestawiłaś? Przewiązałam ją paskiem, do tego dobrałam czarne kryjące rajstopy, kozaki za kolano, płaszcz, który w ogóle kupiłam w second handzie, jest w rozmiarze 46-48, ale mam go jako taki oversize i torebka to mój najnowszy nabytek z Mediolanu. I jest bardzo pięknie, bardzo kobieco i tak można biec na kolację z ukochanym. Ja odrobinę bardziej sexy, a to dlatego, że oprócz kozaków za kolano, w których rzadko chodzę, ale akurat tu mi zagrały, założyłam takie kolarki, spodenki, do których nie byłam przekonana przez całe sezony dwa poprzednie, ale Karola mnie przekonała, założyłam i widzicie, bardzo fajnie to gra. No i też podkreśliłam paskiem talię, żeby nadać temu tej tunice bardziej taki właśnie sexy look, no i oczywiście kaszkiet. Dajcie znać, która z tych wszystkich czterech stylizacji spodobała Wam się najbardziej, no bo to jest jedna tunika, tak naprawdę na cztery sposoby. Można by było jeszcze ją zostawić... Tak, ja ją nawet widzę, jak jest ciepło, po prostu shorty, tunika i... Tak, i też właśnie z podkreśloną talią. Tak. Shorty albo nawet czarne, skórzane spodnie. Okej, to tyle jeśli chodzi o tunikę, idziemy dalej, tym razem przejdziemy do sekcji swetrów. Czas na swetry, a dokładnie na kardigany. Mój szary, ciepły kardigan zestawiłam z najmodniejszymi spodniami w tym sezonie, bo spodniami w kratkę, ale umówmy się, kratka jest modna każdej jesieni. Do tego buty sportowe, bo tak najczęściej spotkacie mnie gdzieś tam biegającą po mieście. Czarny top i już mogę biec. Moja stylizacja też świetnie wyglądałaby z przewiązanym paskiem w talii. Tak. A Twoja stylizacja, Karola? Moja stylizacja jest w ogóle bardziej taka dziewczęca, kobieca. Co prawda aż sama jestem zaskoczona tym, że ją taką stworzyłam, ponieważ jednak rzadko tak mnie widzisz chyba ubraną. Bo Karola też jest team płaskie buty. Tak, tak. I też bardziej team spodnie, mam wrażenie. Tak, I tak, sukienka do połowy łydki w taki wężowy wzór, do tego zamszowe bodki na obcasie, beżowy kardigan, złoty zegarek, i mała torebka. I gotowe. I Twój kardigan też jest ciepły. Bardzo jest ciepły. Bardzo. Słuchajcie, takie kardigany właśnie w kolorze czy szarym, czy takim jasno-beżowym, to są świetne bazy do tworzenia przeróżnych stylizacji i warto coś takiego w swojej szafie mieć.
Pozostajemy jeszcze przez chwilę w temacie swetrów. Ja pożyczyłam od Karoliny kardigan. Zestawiłam go z czarnymi spodniami, topem i czarnymi szpilkami. I moja wersja jest bardziej wersją elegancką. Natomiast Karoliny wersja ze swetrem z tego samego materiału, tylko z dekoltem w serek, jest taką wersją bardziej sportową. Tak, i ja zestawiłam ten sweter z czarnymi spodniami, białymi butami, sneakersami, narzuciłam na ramiona ramoneskę i ubrałam kapelusz. I według mnie jest tak właśnie sportowo, ale tak jesiennie. Tutaj mogę pokazać ten sweter. Ten sweter jest z długim rękawem. I jest bardzo ciepły. Jest bardzo, bardzo, bardzo ciepły. Dobrym rozwiązaniem pod takie swetry właśnie jest założenie takiego delikatnego topu, pod koszulka. Ja tak przynajmniej noszę swetry. No i co? Przechodzimy teraz do ostatniej stylizacji. I na koniec coś, co Karolina lubi najbardziej, jest to kolor czarny. 75% garderoby Karoliny to jest właśnie kolor czarny. Tak, ale już odchodzę trochę od tego. I to bardzo dobrze. Tak przez ciebie. Dokładnie tak. Natomiast w tej stylizacji wyglądasz świetnie. Dziękuję. Dlaczego? Dlaczego tak świetnie? No bo mamy najlepsze na świecie woskowane spodnie, skóropodobne. Uwielbiamy. Jak widzicie, takie spodnie można śmiało nosić w rozmiarze 38, ale też 42 i więcej, bo świetnie się prezentuje. No i ta koszula, Karola. Tak, ta koszula to jest taka koszula bardziej oversize'owa. No i zestawiłam ją ze złotą biżuterią, czarne woskowane spodnie oczywiście, o czym już mówiłaś, czarne botki i torebka, która była wcześniej, ale teraz dorzuciłam do niej po prostu złoty łańcuch z czarno-białą apaszką. A powiedz mi, jak byś jeszcze widziała tę koszulę? Na pewno fajnie do jeansów będzie wyglądać. Na pewno. Jeansy, trampki, tak bardziej na luzie. Okay. Ale widzę ją też w takiej wersji bardziej eleganckiej. To jest na przykład skórzana, czarna, ołówkowa spódnica, ta koszula włożona do środka. Złoty pasek, szpilki. I powiem wam, że ta koszula świetnie wygląda, między innymi dlatego, że ma tutaj przedłużony rękaw. Jest taka właśnie luźna, widać, że przyjemna i z super materiału uszyta. Natomiast ja też właśnie postawiłam na woskowane spodnie, ale na poncho. Jeżeli macie ochotę rzucać się w oczy któregoś dnia, bo macie taki humor, a ja czasami taki mam, to właśnie ja zakładam to poncho i wtedy wszyscy mnie widzą. Okej, kochani, to tyle na dziś. Jeżeli ten vlog się podobał, to koniecznie łapki w górę. Myślę, że te łapki w górę należą się przede wszystkim Karolinie, która po ponad 2 latach pojawiła się na kanale. Dziękuję ci pięknie. Zestresowana. Dziękuję ci bardzo. Jeżeli chcecie, żeby Karolina częściej gościła z tej strony kamery, to dajcie znać w komentarzach. Przekonajmy ją razem. Bardzo dziękuję za dziś. Dziękujemy. Dziękujemy. I żegnamy się. Pa! Pa!